Na południowym krańcu naszego miasta znajduje się niewielka dzielnica o nazwie Dąb. Osobliwym jest jednak to, że zmierzając w tamtą stronę autobusem komunikacji miejskiej, dowiadujemy się o tym, że wspomniany dąb to jeleń, a właściwie jedna z jego części, określana jako jeleń dąb. Jak jest jednak naprawdę? Czy ów dąb to rzeczywiście jeleń? Jakie są jego związki z tą właśnie dzielnicą? I co wiąże rzeczony dąb z Jaworznem? I wreszcie, czy więcej nas dzieli, czy może jednak łączy? Na pytania odpowiada historyk Jarosław Sawiak. Podstawowe pytanie w dzisiejszym odcinku to, czy dąb, w którym się obecnie znajdujemy, to rzeczywiście jeleń, bo może na to wskazywać fakt, że kiedy wsiadamy do autobusu linii 312 w kierunku Jelenia, to jeden z krańcowych przystanków nazywa się właśnie Jeleń Dąb. I to może sugerować, że ta niewielka osada, ta niewielka dzielnica rzeczywiście jest częścią Jelenia, a przecież nie do końca tak właśnie jest i właśnie tą kwestię postaramy się rozwikłać w dzisiejszym odcinku. Czy dąb to jeleń i na ile i jak wiele dąb ma wspólnego z Jeleniem i w ogóle z Jaworznem i na ile mocne są związki tej właśnie osady z naszym miastem. Jest poza wszelką dyskusją, że oczywiście dąb od 1977 roku jest integralną częścią miasta Jaworzna i to jest w ogóle poza wszelką dyskusją. Natomiast jak silne są związki dębu z Jeleniem? W ogóle co wiemy o dębie? Przypuszcza się, że na tym terenie osada jako taka istniała już w XV wieku. Była to osada smolników, osada ludzi, którzy wyrębowali tutaj drewno, spławiali je przemszą na potrzeby dworów. Natomiast pierwsze wzmianki są raczej na temat tej osady iluzoryczne i mają taki jakby na wpół legendarny charakter. Natomiast wiadomo, że przed zaborem, czy już w czasie zaborów, dąb jako taki podlegał kluczowi Bobrowieckiemu, dlatego że generalnie takim punktem odniesienia dla dębu jako takiego była gmina Bobrek, której właśnie dąb podlegał. W czasach Rzeczpospolitej Krakowskiej również dąb podlegał wójtowi w Bobrku, jak i Radzie Wójtowskiej. Natomiast sytuacja diametralnie zmieniła się po likwidacji Rzeczpospolitej Krakowskiej w 1846 roku, kiedy to dąb został gminą jednostkową, a więc nabrał takiej samodzielności administracyjnej w ówczesnym powiecie chrzanowskim w Wielkim Księstwie Krakowskim. No i wtedy można powiedzieć, że rozpoczyna się kariera samodzielnego jako tako dębu i zresztą ten fakt utrzymuje się, proszę Państwa, aż do 1934 roku, kiedy to dąb zostaje wcielony do takiej gminy zbiorowej w Chełmku, z siedzibą w Chełmku. No i zatraca poniekąd swoją samodzielność, ale nadal jest odrębną wsią. I ten stan przynależności dębu do Chełmka utrzymuje się bardzo długo, bo aż do 1954 roku nie zmienia tego nawet czas okupacji hitlerowskiej. Zresztą warto przypomnieć fakt, że dąb w czasie tejże okupacji nazywał się Premzejsien, czyli można to w wolnym tłumaczeniu można to przetłumaczyć po prostu jako osada, czy dąb nad Przemszą, bądź dąb nadprzemszański. Zresztą ten wątek Przemszy w terminologii niemieckiej w czasie okupacji jest dość popularny, bo na przykład gmina stworzona w tamtym czasie z Dąbrowy Narodowej, Długoszyna czy Wysokiego Brzegu nazywała się Premsdorf, czyli można powiedzieć wieś czy osada nad Przemszą. Dopiero w 1954 roku można powiedzieć, że powoli zaczynają się krystalizować związki dębu z Jeleniem. Wówczas to zostaje dąb wcielony do tej gromady jeleń, natomiast w 1958 roku dąb zatraca zupełnie swoją samodzielność, ponieważ staje się integralną częścią osiedla Jeleń, więc cała ta przestrzeń zostaje zupełnie zunifikowana. Natomiast w 1973 roku Jeleń uzyskuje prawa miejskie na 4 lata i wtedy to również dąb jest częścią Jelenia. No ale można powiedzieć, że te stosunki, czy te więzi dębu z Jeleniem są po pierwsze stosunkowo krótkie, a po drugie no jednak dość późne, bo kiedy zresztą w 1977 roku Jeleń traci prawa miejskie, to właśnie dąb wraz z Jeleniem trafia do Jaworzna i tak jak już wspomniałem na wstępie, dopiero od 1977 dąb należy do Jaworzna. Administracyjnie leży w granicach miasta Jaworzna. Natomiast co do samego dębu, oczywiście nazwa wzięła się od lasu dębowego. Znaczy niewątpliwie był to las mieszany, ale równie niewątpliwie był to spory odsetek dębiny. Stąd zresztą nazwa. Zresztą to były bardzo popularne wówczas nazwy, kiedy takie osady powstawały, ale myślę, że warto również zwrócić uwagę na to,
czy właściwie zadać sobie pytanie, skąd bierze się takie poczucie odrębności wśród mieszkańców Dębu, bo chociaż iluzorycznie mogłoby się wydawać, że Dąb to część Jelenia, to jednak mieszkańcy tej osady mają zupełnie inne zdanie. Gdyby im chcąc powiedzieć, że są Jeleniakami czy Jelenianami, to oni by się właściwie obrazili, bo mają rzeczywiście takie poczucie odrębności. A skąd ono się bierze? Po pierwsze z takiej optycznej odległości, no bo na przykład Dąb leży około 10 km od Jaworzna, 6 km od Chełmka. Rzeczywiście najbliżej mają do Jelenia, ale jednak to jest nadal dość daleko. To jest przede wszystkim pas zieleni, ale to jest również w czasach obecnych autostrada, więc nawet z Jelenia ciężko się tu dostać pieszo, bo ten Dąb rzeczywiście od Jaworzna czy od Jelenia jest dość mocno odseparowany i w zasadzie można tutaj się dostać jedynie komunikacją miejską bądź transportem samochodowym. Natomiast to poczucie odrębności bierze się zresztą nie tylko z faktu, że no, ten Dąb jest jakby odizolowany od reszty Jaworzna czy Jelenia. On się nie bierze tylko z faktu, że rzeczywiście bliżej mają tu do chociażby Chełmka, czyli Biąża, z którymi to jednostkami osadniczymi rzeczywiście te więzi historyczne i administracyjne są. Ale myślę, że również warto zwrócić uwagę na to, że ta odrębność bierze się również ze struktur kościelnych, które może dzisiaj już nie odgrywają tak dużej roli, a które w przeszłości mają, proszę Państwa, znaczenie. Proszę sobie bowiem wyobrazić, że chociaż w Dębie nie ma samodzielnej parafii, bo oni tutaj posiadają jedynie niewielką kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, to jednak Dąb jako taka filia kościelna nie podlega żadnej jednostce kościelnej na terenie Jaworzna. Nie podlega parafii w Jeleniu, mało tego, nie podlega żadnemu dekanatowi na terenie Jaworzna, bo struktura kościelna w Polsce wygląda tak, że Polska jest podzielona na metropolię, czyli archidiecezję, to takie jakby województwa, te metropolie na diecezję, czyli takie jakby powiaty, natomiast diecezje na dekanaty, a te znowu na parafie. No i w Jaworznie mamy takie dwa dekanaty. Dekanat 8 to jest osiedle stałe i całe północne Jaworzno. Dekanat 9 to parafia świętego Wojciecha i cała reszta Jaworzna, ale właśnie, proszę Państwa, tylko i wyłącznie poza Dębem, dlatego że Dąb i ta kaplica filialna tak naprawdę stanowi integralną część parafii Przemienienia Pańskiego w Libiążu, więc pod tym względem Dąb z Jaworznem nie ma kompletnie nic wspólnego. Mało tego, Dąb jako jedyny niewielki fragment Jaworzna nie jest częścią diecezji sosnowieckiej, do którego my jako Jaworzno należymy od 1992 roku, ale częścią diecezji krakowskiej. Więc więzi kościelne z Krakowem tutaj są nadal zachowane i z tego też wynika to poczucie odrębności mieszkańców Dębu, którzy oczywiście nie kwestionują swojej przynależności do Jaworzna, tej przynależności administracyjnej, ale absolutnie nie czują się Jeleniakami, chociaż to oczywiście też nie oznacza, że oni żadnych więzi z Jeleniem nie czują, bo do tego Jelenia mają stosunkowo blisko. Zresztą w latach 60. i 70. była taka tendencja, żeby na przykład Dąb przyłączyć do parafii w Jeleniu, szczególnie za księdza Jana Sulińskiego, który uchodził za wybitnego katechetę, za człowieka cieszącego się dużym autorytetem zarówno wśród młodzieży, jak i starszych. I do kuli krakowskiej wystosowano taką petycję, ale bardzo szybko ją wycofano, a więc te więzi z Jeleniem pod względem kościelnym, czy w ogóle z Jaworznem, czy z diecezją dzisiaj sosnowiecką są praktycznie żadne. Oni zachowali tutaj więzi z diecezją krakowską i nie należą do żadnych z parafii na terenie Jaworzna, tylko są częścią parafii w Libiążu. Więc tak jak już powiedziałem, Dąb jest niewątpliwie częścią Jaworzna, natomiast takie sformułowanie Jeleń, Dąb należy traktować trochę z przymrużeniem oka, bo pod względem historycznym związki Dębu z Jeleniem są przede wszystkim bardzo późne, a poza tym dość iluzoryczne i krótkotrwałe. W związku z tym myślę, że Dąb należy bardziej traktować jako osobną dzielnicę, chociaż rzeczywiście stosunkowo niewielką, a na pewno nie jako historyczną część Jelenia w szerszym historycznym kontekście.